Witam na kanale Damian Kuchnia od Kuchni. Dziś zrobimy sobie surówkę z selera naciowego. Jak jest dobry obiad, to powinna być do tego dobra surówka. Seler naciowy mi się wydaje idealnie się nadaje właśnie na suróweczki, bo jest naprawdę bardzo dobry, chrupiący. Zaraz wam pokażę przepis, ale nowych widzów proszę o subskrypcję. I teraz wszystkich pamiętajcie nacisnąć dzwonek. Dzwonek was poinformuje o nadchodzących nowych moich filmach, a dodaję je każdy weekend, więc proszę was, nie zapomnijcie wcisnąć tego dzwonka, jest bardzo istotny. No i oczywiście komentujcie, ja czekam na wasze komentarze i zapraszam do przepisu. Więc tak, mam tutaj seler naciowy i ja sobie zrobię tą surówkę w ten sposób, że te zewnętrzne łodygi ja sobie zużyję na coś innego. A chcę te wewnętrzne, ponieważ one są dużo bardziej delikatne. Seler bardzo dobrze umyjcie. Z tego względu, że on tutaj często ma jeszcze piasek, więc tak czy owak trzeba umyć. Czy by ten piasek był, czy by go nie było. I teraz tak, to są takie zdrewniałe końcówki. Ja tego nie chcę. Ja to odcinam. To jest suróweczka, to musi być naprawdę bardzo przyjemne do jedzenia. Okej, teraz sobie go szybko poszatkujemy i tnę go oczywiście wraz z tymi delikatnymi listkami, które są właśnie w środku zawsze. Ja mam tutaj jedną niedużą cebulę czerwoną, taką fajną. Potnę piórka, ale bardzo, bardzo delikatne. Najdelikatniej jak się tylko da. Coś takiego właśnie i dodam połowę, nie chcę tej cebuli też tam mieć za dużo. Teraz przycisnę sobie czosnek, powiedzmy 3 ząbki. Wiadomo, każdy przyciśnie tyle ile lubi. Lubicie bardziej czosnkowe? Więcej czosnku. Teraz bardzo ważna rzecz, dodamy sobie pietruszkę. Nie tniemy za drobno, tak po pół centymetra, żeby miały te listka po prostu. No i teraz musimy to sobie jeszcze doprawić. Oczywiście jeśli macie jakiś fajny słoik na podorędziu, byłoby świetnie. Ja nie mam, więc robię sobie to po prostu tak oręcznie, że połowę łyżeczki dodam soli, połowę łyżeczki dodam cukru, połowę łyżeczki dodam pieprzu i teraz sok z połowy limonki. Ja to teraz wymieszam, ale to jeszcze nie koniec. Zobaczycie, to będzie wam super smakowała taka suróweczka. Po prostu taki powiew wiosny. Ja mam teraz tutaj olej lniany. I teraz co z tym olejem? No jest tak, że no ja olej lniany bardzo lubię, ale jest intensywny w smaku, akurat ten mój. Jest to olej lniany z pierwszego tłoczenia, nierafinowany, tłoczony na zimno, więc jest naprawdę intensywny w smaku, jest dla mnie jest naprawdę bardzo dobry. Jeżeli nie lubicie oleju lnianego, dajcie oliwę z oliwek lub każdy inny olej, jaki po prostu chcecie, ale ja dodaję olej lniany i smak, taki posmak orzechowy będzie bardzo fajny właśnie w tej surówce. I w tym momencie surówkę uznaję za zrobioną, ale to jeszcze nie jest koniec, bo taka surówka, ona powinna sobie stać powiedzmy w lodówce, przykryta oczywiście folią lub zamknięta jakimś wieczkiem, żeby nie przenikły do niej zapachy, parę godzin, ponieważ te smaki dopiero się przegryzą. Więc co? No mi zostaje tylko tyle, żeby to spróbować w tej chwili. W tej chwili surówka już jest bardzo, bardzo dobra. Fajnie zbalansowane smaki. Fajnie tutaj gra właśnie ten olej lniany. Proponuję spróbować sobie właśnie z takim olejem.
ale mówię, to wszystko jest kwestia indywidualna, jak podchodzicie do tych smaków. Ja Wam proponuję sobie zrobić na obiad. Gorąco Was pozdrawiam i proszę o komentarze, o subskrypcję, o wciskanie dzwonka, to jest bardzo istotne. I do następnego przepisu.